przerwie zimowej zajęcia wznowiliśmy 10 stycznia. Przez półtora tygodnia trenowaliśmy na własnych obiektach. Obecnie przebywamy na zgrupowaniu w nadmorskim Międzywodziu. Jest to 6 dzień zgrupowania. Pracujemy tutaj nad przygotowaniem motorycznym głównie. Udało nam się rozegrać 3 sparingi do tej pory. Pierwsze wyjazd na obóz, podczas wyjazdu na obóz z drugoligowymi błękitnymi Stargard, czwartoligowym Gryfem Kamień Pomorskim oraz czwartoligową Regą Trzebiatów. Jutro wracamy do Polic. Zawodnicy dostaną 3 dni wolnego, po czym wrócimy do treningów na własnych obiektach. Na miejscu mamy do rozegrania również kilka sparingów z drużynami trzecioligowymi, drugoligowymi, między innymi Świtem Skolwin, Gwardią Koszalin, GKS-em Przodkowo, Energetykiem Gryfino. Ze składu wypadł obrońca podstawowy Michał Janicki, zerwane więzadła. Czy to troszeczkę pomiesza szyki obronne, czy na jego miejsce klub będzie próbował kogoś ściągnąć? Mamy jednego kontuzjowanego zawodnika. Niestety dosyć poważnego urazu doznał Michał Janicki. Prawdopodobnie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, że myślę, że nie będziemy mogli na niego liczyć w tej rundzie. Na chwilę obecną nie ma w kadrze dopiętych nowych transferów, niemniej jednak analizujemy rynek transferowy i rozglądamy się za nowymi zawodnikami. Na koniec, podczas obozu trenuje też dość spora grupa juniorów starszych, którzy zostali dokupowani jakby do pierwszej drużyny. Jak trener ich oceni? Ich postawę przede wszystkim? I czy któryś ma szansę zadebiutować w pierwszym zespole? Trenuje z nami grupa juniorów starszych. Są z nami od ponad pół roku. Po raz pierwszy na zgrupowanie z pierwszą drużyną przyjechał również Szymon Rogowski. Jesteśmy zadowoleni z ich postawy. Juniorzy starsi coraz mocniej napierają tutaj o swoje miejsce w zespole i myślimy, że w przyszłej rundzie, w nadchodzącej rundzie będą odgrywać coraz znaczniejszą rolę. Jeżeli mam kogoś wyróżnić, to chciałbym pochwalić tutaj Szymona Wosia, jest to środkowy obrońca, który bardzo ciężko pracuje i zrobił największy postęp w przeciągu tego pół roku. Rozwinął się, pracuje, jest chętny do pracy i jest to dobry materiał na zawodnika, na piłkarza. Emilu, za nami pierwsza część przygotowań, obóz, który teraz dobiega końca. Jak byś ocenił tę pierwszą część? Jeżeli chodzi o wykonaną pracę, to muszę powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Trenujemy 2 razy dziennie. Treningi są ciężkie, ale wiadomo, okres jest taki, że muszą być ciężkie. Sztab trenerski wykonał bardzo dobrą robotę. I myślę, że ten okres przygotowawczy tutaj na obozie mogę uznać za bardzo, bardzo owocny i bardzo dobry. To, że dostajecie w kość od trenera, od całego sztabu było widać w wczorajszym sparingu. No, dość gładka porażka 3-0 z czwartoligową Regą Trzebiatów. No tak, można było zauważyć, będąc na meczu, że zawodnicy Regi byli bardziej, że tak powiem, szybsi i biegani. Mamy jednak w nogach te kilkanaście jednostek, kilka dni obozu. I to było widać, tak? Zaskoczyli nas trochę na początku, potem zapaliśmy grę. No ale no, po to są takie też sparingi, tak? Żeby to wszystko jakoś poukładać, żeby jednak popracować nad tymi elementami, które tam jeszcze brakuje pewnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o sam sparring, muszę powiedzieć, że dużo biegaliśmy. Może nie przełożyło się to jakoś na wynik, ale tak samo drużyna, akurat nie grałem, drużyna wykonała bardzo dobrą robotę. Jednak można powiedzieć, że to jest to pewnego rodzaju jednostka treningowa, tak? Czyli to też trzeba wykonać pewną pracę. A myślę, że drużyna sprostała temu zadaniu, mimo że wynik nie był korzystny. No niestety ze składu z powodu dość prawdopodobnie poważnej kontuzji wypadł Michał Janicki, z którym do tej pory tworzyłeś parę stoperów. No teraz ciężko będzie go zastąpić, czy raczej Marek albo Michał Maśniak poradzą sobie?
No tak, z Michałem graliśmy większą część sezonu razem na stoperze. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Ale nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Z pełnym szacunkiem dla Michała. Oczywiście życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Tutaj wszyscy czekamy na niego. Ale czy Marek, tak samo, czy teraz Szymon Woś będzie wprowadzany do zespołu? Myślę, że spokojnie może zastąpić Michała i tak samo będziemy sobie doskonale radzić defensywnie, tak? Mamy jeszcze prawie 2 miesiące do ligi, miesiąc można powiedzieć, i będziemy szlifować tą obronę, żeby wyglądała tak jak w czasie sezonu.